Co było najcięższe w powrocie do biegania? Otóż najcięższe było, znaczy może zacznę od tego, że podczas ciąży miałam ciążę zagrożoną, więc musiałam leżeć na kanapie i dla mnie najcięższą rzeczą właśnie było to owe leżenie na kanapie. Nie ma nic gorszego jak aktywną osobę położyć bezczynnie. Przyświecał ku temu oczywiście szczytny cel, bo narodziny wyczekanej córeczki, więc mogłam się z tym pogodzić, z tym leżeniem. No, a później po rozwiązaniu oczywiście 3 tygodnie czekania, aż można się ruszyć, tak? Aż można delikatnie, spokojnie wchodzić w trening. Powrót był przyjemniejszy niż powrót po kontuzji, więc zdecydowanie polecam wszystkim paniom lekkoatletkom i nie tylko, które chcą wracać do trenowania. Okres ciąży bardzo przyjemny, powrót jeszcze przyjemniejszy, więc wszystkim polecam. Moje plany na przyszłość są troszeczkę zmienione niż przed urodzeniem córki. Chciałabym się troszeczkę przedłużyć. Jest to spowodowane oczywiście wiekiem i mniejszą predyspozycją szybkościową, jak to bywa później. Więc moim marzeniem jest wystartowanie maratonu docelowo w Rio. Czy mi się to uda? Mam nadzieję, że tak. Będę do tego dążyć, ale oczywiście czas i zdrowie pokaże. Teraz obecnie powolutku wchodzę w trening. Jest już coraz lepiej. Kontuzje przestały mnie prześladować. Oczywiście bóle są większe, mniejsze, ale nauczyłam się je kochać i z nimi żyć, skoro nie mogę ich całkowicie się pozbawić. Więc biegam biegi uliczne, które mnie przesuwają z tygodnia na tydzień treningowo. Coraz lepiej się czuję, te starty są z tygodnia na tydzień coraz lepsze, szybsze, bardziej wytrzymuję to wszystko. I co? Troszkę tęsknię za Kolcami i stadionem i tartanem i tą rywalizacją na dużej arenie, ale myślę, że spokojnie przyjdzie na to czas w środku sezonu, czyli lipiec, czerwiec, lipiec, sierpień i jeszcze będę miała tego dosyć. Myślę, że to tyle na początek.